Dzień dobry, szczęść Boże. Z tej strony ksiądz Łukasz Dumiński, salezjanin, a ja witam Was serdecznie w podcaście pod tytułem Rodzina przez duże R. Dziś naszym gościem jest ksiądz Marian Halecki, salezjanin. Szczęść Boże, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. I nasz gość, który jest katechetą, jest duszpasterzem akademickim i po prostu księdzem, zakonnikiem, powie nam dzisiaj trochę na temat rodziny z jego perspektywy, z jego doświadczenia i z jego pracy dotychczasowej, którą wykonywał i cały czas wykonuje. Marianie, powiedz mi na sam początek, dlaczego to tak się stało, że jesteś dzisiaj salezjaninem i kapłanem? Człowieku, to za krótka audycja, za 10 minut, to jest cała historia. Znaczy ja myślę, że to jest ciekawe w ogóle, droga powołania jest ciekawa zawsze rzeczywiście, że to jest wiele składu trzech czynników na to rzeczy wpływa. To nie jest tak, że jest nagle decyzja, wpadasz i już konkretnie działasz. W poniedziałek podjąłeś decyzję, w wtorek idziesz do seminarium. Tak to nie działa. Myślę, że to gdzieś tam zawsze jakiś proces. To jest. I na pewno rodzina na to wpływ miała też, że... Wiesz co, nawet nie wiem. Teraz tak oceniam z punktu widzenia tam czasu. Myślę, że tak, na swój sposób też. Może nawet nie przeszkadzałem w żaden sposób. Bardzo szanowałem mój wybór, nie? Bo to rzeczywiście, ja jestem, mam dwie siostry, więc właściwie tak byśmy po ludzku chodzili, gdzieś tam ród by ginie tym wszystkim. Nie? Ale to Pan Bóg o tym dobrze pomyśli. Nie? Nie miałem jakichś takich przeszkód, rzeczywiście takich, żeby ktoś mi mówił nie, czy coś absolutnie. Nie, takich sytuacji nie miałem niesamowitych. A mówiłem, że te rozeznawanie powołania to zawsze był jakiś proces. I salezjanie mieli na to wpływ, bo jestem z placówki salezjańskiej, pochodziłem, nie, rzeczywiście. I rodzina, i szkoła, to wszystko jest jakieś taka części składowe. Zbierasz te puzzle, układasz i to potem to ładnie wychodzi. Chociaż uważam, że trudno rozeznać teraz swoją drogę powołania chłopakowi, to ma 19 lat, nie? Bo to doświadczenie Jasne. Życia, jeszcze masz takie zielono w głowie, nie? Naprawdę, że to trudno coś tak rozeznać dobrze, nie? Dlatego trzeba mądrych ludzi spotkać na drodze, to jest ważne. Dobra. Dzisiaj też jest mnóstwo stereotypów na to, że młodzież jest zła, niedobra, że nie warto w nią ani inwestować, ani z nią rozmawiać, dlatego że jest po prostu przyciągnięta do czcza złem. Czy to jest prawda według ciebie, nie, jeżeli chodzi... Nie, to tak nie działa, naprawdę. Młodzież jest zawsze taka sama. Młodzież zawsze jest taka sama. Zabawki, którymi się bawią, rzeczywiście na nie mają szczególny wpływ. No bo zobacz, kiedyś ludzie też się zakochiwali, zdradzali, byli przyjaciółmi, to się nie zmieniło od kiedy istnieje ludzkość. Ale myślę, że ogromny wpływ mają zabawki. Tak naprawdę teraz jesteśmy bombardowani niesamowicie takimi zabawkami. Z każdej strony fajne. Tak naprawdę, tak, nie? One są fajne, one są naprawdę, ale w pewnym momencie stajesz się niewolnikiem tej zabawki, naprawdę, bo przecież telefon komórkowy jest świetny, potrzebny jest i smartfon, potrzebny jest iPhone, wszystko jest potrzebne. No, w pewnym momencie nagle odkrywasz to, co ci pożera ogrom czasu. No. Ogrom czasu. To jeszcze pół biedy ogrom czasu, nie? Rzeczywiście, bo zwróćcie uwagę, nawet jak gdzieś tam jesteśmy, szukamy czegoś w internecie albo gdzieś tam w iPhone'ie, to nie jest tak, że nagle znajdziesz to, czego szukasz. To ci odsyła dalej, I to trwa, O, jakaś ładna zakładka, coś jeszcze fajnego. Coś I czas jeszcze fajnego. Ci wszystko zabiera. I patrzysz 3 godziny. Naprawdę, 3 godziny te czasu gdzieś tam przybiegną, nie? Ale uważam, że młodzież jest zawsze taka sama. To, co nas jakoś tak różni od tej młodzieży z przeszłości, to, że zabawki mamy bardziej jakieś dostępne. Jak już mówiłem o tym, zobacz, kiedyś człowiek śnił o rowerze, nie? Żeby mieć rower. To A dzisiaj na wyciągnięcie ręki możesz mieć wszystko. Teraz hulaj nogę, wszystko możesz mieć. Naprawdę teraz to jest takie, na wyciągnięcie ręki myślę, że to jest, nie, młodzież taka sama, nie ma młodzieży złej, naprawdę nie. Dobra, a jeżeli patrząc się... Może tak być, o. Okej. Okay. A patrząc się na katechezę, na uczenie w szkole, to ta młodzież, która jest tam, to według ciebie to są też ludzie, którzy w przyszłości będą swoje rodziny osobiście zakładali, czy raczej też nie? Czy w ogóle inaczej, dlaczego dzisiaj młodzież boi się rodziny, zakładania rodziny? Wiesz co, to chyba wynika z tego, że raz, że może nie czują się na to gotowi i chyba się rozbija trochę odpowiedzialność. Czyli boją się podejmowania decyzji. Tak. Bo wiesz, że podejmujesz decyzję, to jest ona jest wiążąca. Lepiej żyć na przysłowiową kociołapę, bo tam nie ma żadnych zobowiązań. Jest prościej, oczywiście, że tak. Mieszkasz sobie, mieszkamy. O tyle to jest bolesne, że po 10 latach możesz powiedzieć komuś nie, to jest bardzo bolesne, bo jak dla faceta, to faceta, ale dla kobiety jest zagra biologicznie bije też, nie? Trudno, że no to na pewno. Mieszkamy sobie razem, sobie żyjemy, współżyjemy, jest fajnie, wesoło, a po 10 latach powiem, wiesz co, wymienić na lepszy model albo na cokolwiek innego, nie? Tak brzydko mówiąc. Ale to może wynikać też z czego? Z tego, że na przykład rodziny nie do końca im przekazały swoim własnym dzieciom konkretne wartości, jeżeli chodzi o zakładanie własnej rodziny. Ja boję się rzeczy, wiesz co, ja nie wiem, czy do końca nasza młodzież słucha tych rodzin, wiesz, swoich rodziców. Okay. Czy korzysta z tego doświadczenia. Pewnie może mieć jakieś lęki, obawy, ale zobacz, ogólnie rzecz biorąc, to ludzie nie
nie lubią się przyznawać do swoich lęków, do swoich obaw. Zobacz, no bo to jest oni, coś takiego oni intymnego, nie? Oni życiem. Zobacz, oni, jak zagadasz tak zewnętrznie, to jest wszystko fajnie, jest super. Ja widzę nawet na katechezie. To jest w ogóle super, fajnie. Aleluja i do przodu. Aleluja nie mówią, no rzeczywiście. Ale naprawdę, ale jak usiądziesz, pogadasz, to są jakieś takie, wiesz, lęki, jakieś obawy. I są w naszych, w ogóle w nas są jakieś pewne deficyty, nie? Rzeczywiście może nieprzepracowanych rzeczy. Może rzeczywiście nie było oparcia, czy taty, czy mamy, czegokolwiek innego, nie? I to wiesz, to nam się wydaje, że my to przebojowością pokonamy. Właśnie nie, nam to gdzieś tam się niefortunnie w nas odkłada i w pewnym momencie na to, ta czara się musi wylać. To się musi gdzieś tam, rzeczywiście przynosi takie no, opłakane skutki w tym wszystkim, nie? Myślę, że to jest problem, nie? Czy rodziny mają wpływ? Myślę, że też mają wpływ przeogromny, bo jednak wiesz, uczysz się pewnej karności, dyscypliny, pewnego podejścia do życia, uczysz się naprawdę tak solidnie pewnych rzeczy od rodziny, ale jeśli, no to jest ryzyko, jeśli my w domach nie mamy czasu na siebie wzajemnie, ani mamy czasu, bo naprawdę jesteśmy zagonieni, zabiegani, to jest robimy to jest wszystko. Straszne. Dokładnie. No. Zobacz, nawet Adwent pokazuje, no jest takie naprawdę, jeżeli jesteśmy w Adwencie, to jest niesamowite, że właściwie o wszystkim myślimy, o krasnalach, o elfach, o sprzątaniu, o porządkach, nie, tak naprawdę, zobacz, już te 3 tygodnie zleciały, nawet nie wiesz kiedy. Nawet a nawet nie wiadomo, tak, co zrobić dla własnej rodziny, no, żeby się dobrze przygotować do tych świąt. Właśnie to, zobacz, a z drugiej strony, kiedy nagle przychodzi czas świętowania, to nie umiemy świętować. Nie umiemy z sobą przebywać. Przyjdziemy, możemy to objeść, możemy obejrzeć film na Netflixie, ale w pewnym momencie nudzimy się w święta. I okazuje się, że czas przygotowania jest bardziej napędzający, bardziej atrakcyjny niż samo świętowanie. To coś jest też nie halo w tym wszystkim, nie? Że nie potrafimy świętować i potrafimy z sobą przebywać, bo jednak rzeczywiście lubimy taki dynamizm, takie napięcie, takie zaspieszenie. Gdzieś to w nas jest i my dajemy na to przyzwolenie. Jeżeli chodzi o duszpasterstwo akademickie, które ty też prowadzisz, to bo to też jest wspólnota. Czy to też nie jest tak, że na przykład ludzie, którzy tam przychodzą, to też szukają w tej wspólnocie w pewnym sensie rodziny, w pewnym sensie powiedzmy takiego zastąpienia rodziny, którą mają gdzieś tam, albo którą już mieli i też przyjaciół może, tak? Kogoś, kto im zastąpi, brata, siostrę. Czy tak może wiesz, być? Na pewno szukają, wiesz co, akceptacji. Akceptacji, no to jak w rodzinie, nie? Bo tam też tego szukamy przecież. Ale z drugiej strony w ogóle wspólnot w Kościele jest mnóstwo, wiele. Duszpasterstwa są takim szczególnym miejscem. Wiesz, duszpasterstwa są jak most. Most jest po to, żeby przejść. No jasne. Na moście nie budujesz domu, nie budujesz namiotów, nie rozstawiasz wigwamów. Ale potrzebujesz czegoś, żeby tak, faktycznie tą rzekę przejść, nie? Dokładnie. Na moście musisz rzeczywiście przebyć tę drogę, wiesz, rzeczywiście i dostajesz pewien bagaż, pewne doświadczenie, żeby wejść w dorosłość. Po prostu nie basz, wiesz, stajesz przed rzeką nagle, jak umiesz życie i nie wiesz, co zrobić, jak przejść. Nagle znajdujesz most, duszpasterstwo i to ono ci powinno pomagać, nie powinno się z sobą wiązać, więc od razu duszpasterstwo akademickie nie powinny być wspólnotami dłuższymi niż 5, max 6 lat, czas studiów, potem musisz pójść dalej. Uczysz się pewnej odpowiedzialności, pewnego spojrzenia, wiesz co, na życie przyszłe w tym wszystkim, bo jednak myślisz albo o małżeństwie, albo może życie samotnym, albo możesz myśleć o powołaniu kapłańskim, ale no nie możesz zakorzeniać się w duszpasterstwie. Jest takie ryzyko rzeczywiście, że sporo ludzi chce w duszpasterstwie być jak najdłużej, bo tam są, wiesz, czymś, są kimś ważnym, coś tam robią, nie, czują się odpowiedzialni. Nie, nie, duszpasterstwo jest takim miejscem, taką spoto, że musisz pójść dalej. Jasne. Czyli i dobrze, ja uważam, że dobre duszpasterstwo powinno w miarę możliwości przydawać do wspólnoty, wiesz, małżeńskiej, takiej rodzinnej, powinno to być, nie, rzeczywiście, nie. I tak jest, bo jak znam duszpasterstwa, już siedzę w duszpasterstwach ponad 12 lat, 18 lat, siedzę w duszpasterstwach, byłem w Łodzi, byłem teraz w Płocku, to widzę, że naprawdę to gdzieś samo siebie przewija się, bo oni naprawdę gdzieś tam zauroczeni studiami albo zniechęceni studiami, gdzieś szukają, gdzieś pytają. Czasami te związki małżeńskie, czy też powstają na bazie wspólnot w duszpasterstwie akademickim. Jestem po prostu ludzie, którzy podobnie też myślą, niedaleko też się łączą. Tak. A słuchaj, z takiego teraz twojego doświadczenia osobistego, jak byś mógł zachęcić młodego człowieka dzisiaj, żeby nie bał się podejmowania decyzji do małżeństwa? Wiesz co? Przede wszystkim bym mówił, żeby się nie bał. To jest ważne. Bo oni nie chcą się przyznać, że się boją. To jest ten problem. To jest tak, wiesz, jakbyś... My wiemy doświadczenia, że są w nas pewne lęki, wiemy naprawdę. No jasne, no to tak. Oni się tego nie przyznają, nie chcą się przyznawać tego, jest wszystko fajnie, jest wszystko okej, okay. jest rel, nie rel, cokolwiek, no tak. Slej, nie slej, co wszystko, można brać terminologii współczesnej i myślę, że do tego potrzeba pewnie takiej dojrzałości, czasu i chyba indywidualnego podejścia. Wiesz co, skoczyły się te akcje takie showtime'y potężne, zbieramy 3000 ludzi i tam coś z nimi robimy. Myślę, że w przypadku małżeństwa, rodziny, tu trzeba takiego indywidualnego prowadzenia. Pewnie spokoju i czasu też, tak, nie? Tak, takiego indywidualnego prowadzenia, wiesz, bo ja się boję takich, wiesz, bo jest takie ryzyko w naszych wspólnotach, że możemy się czymś zachłysnąć.
Charyzmat księdza Bosko jest piękny, jest cudowny, jest naprawdę łatwo się zachłysnąć, jest fajnie, jest super. No jasne, wspólnoty. Tak. Bawimy, tańczymy się, jasne. Piękny. Wjedziesz do Hiszpanii, Salezjanie, do Włoch, Salezjanie, wszędzie Salezjanie, nie? Ale małżeństwo jest już czymś poważniejszym, nie budujesz wspólnotę pewną. Masz pewien bagaż, jaki dają ci Salezjanie, wspólnoty, korzystaj z tego, nie? Rzeczywiście. I to jest ważne. Myślę, że tu trzeba takiego spokoju pewnego, bo to są decyzje ważne. Tu nie można, wiesz, nie można zlekceważyć pewnej decyzji. Małżeństwo, rodzina to ważna decyzja, nie? Rzeczywiście. I tu też jest ważna rola chyba Salezjanów też, nie? Żeby się nie bać tego, żeby... Proponować też, wychodzić z propozycją konkretną. Nie, rzeczywiście, bo my czasami tak chyba mam obawę, że my chcielibyśmy, żeby każdy facet był Salezjaninem od razu, nie? Bo wiemy, że jest spadek powołań, no to bądź Salezjaninem. No nie, no dobrze. Rozeznaj wszystko po kolei, bo rzeczywiście będziesz dobrym, fajnym mężem, rzeczywiście i ojcem rodziny. Niekoniecznie wszyscy muszą być Salezjanami, no, naprawdę. Pewnie, bo, no, oczywiście, tak, że to tak, jest nie da się. Wszystkim, no. Ostatnie pytanie. Jakie trzy wartości w twoje życie wniosła twoja osobista rodzina? Moja? No pomyślę rzeczywiście, no to trudne pytanie. Może bym wiedział wcześniej, bym przygotował kartkę całą tych wartości. Trzy, ja chcę tylko trzy. Wiesz co, odpowiedzialność. Odpowiedzialność za powierzone mi coś, nie? Jakieś dobro, jakieś działanie. Wiem, tata czy mama, jesteś odpowiedzialny. Pamiętam, zawsze to było. Zrób. No to raz, odpowiedzialność. Odpowiedzialność, na pewno, wiesz co? Wartości, czy ogólnie poczucie humoru, bo ja mam rodzinę bardzo taką fajną. To ja nie wiem, czy to jest wartość, ale tata miał rzeczywiście, chociaż jak miał poczucie humoru, to miał rzeczywiście, mamy też, mam bardzo poczucie humoru. Tak, a trzecie myślę, wiesz co? Myślę, że chyba taka świadomość tego, że trzeba umieć pogodzić życie, siebie z Panem Bogiem. Odnaleźć w tym wszystkim przestrzeń dla działania Pana Boga, nie? Żeby nie zawracać, wiesz, przysłowiowej Wisły kijem. Bo nam czasami się wydaje, że mam taki bagaż doświadczenia, że jest mądrze oczytani, nie? A naprawdę czasami wiele spraw załatwisz na kolanach. Super. Więc takie, wiesz, taka myślę, że tak, albo że jakaś takie, taka wiara, relacja z Panem Bogiem, ona musi być, nie? Rzeczywiście, żeby to nie szło u nas tak, wiesz, dwujedniowa, bo trzyjednia, tu co innego, no tu jasne, co innego, jasne, tu, jasne. Tu kariera, tu praca, tu rzeczy, a Pan mógł, wiesz, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i Święconka w sobotę, nie? Jasne. To u mnie rzeczywiście jakoś zawsze ten Pan był obecny w tym, nie? Super. To teraz jest przestrzeń na to, żeby kogoś pozdrowić. Marian, kogo dzisiaj pozdrawiasz? Tatę to mam już w niebie, to myślę, że tata słuchaj się śmieje z tego wszystkiego, nie? Rzeczywiście, ale mamy bardzo. Mamy, bardzo pozdrawiam. Moje siostry pozdrawiam. W ogóle całą rodzinę. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na drodze salezjańskiej, bo to też jest rodzina, super, naprawdę, no, nie? Noszę was serce rzeczywiście. I to jest ciekawe, że patrzcie, że w naszej tej drodze kapłańskiej to nie jest tak, że my zawsze przeżywamy euforycznie to wszystko. To są też trudne sytuacje, trudne wydarzenia, nie? Rzeczywiście i smutne, czasami bolesne. Także wszystkich w sercu noszę i pozdrawiam, których spotkałem na swojej drodze salezjańskiej. Bardzo dziękuję. Ja serdecznie pozdrawiam też naszych słuchaczy, tych, którzy nas gdzieś tam śledzą. A ten podcast był zrealizowany z projektu Rodzina Jutra wspólnie o wartościach dzięki Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej. Bardzo wam dziękujemy. Szczęść Boże i do usłyszenia. Szczęść Boże, miłego dnia.